Tak. Cześć. Pozostaje mi tylko pozdrowić teściów na rozpoczęcie. A dzisiaj zabierzemy Was do społeczności Kuna Yala, która znajduje się w Panamie. Właściwie to jest społeczność, która od lat, właściwie 95, jest społecznością autonomiczną. Sama sobie jest sterem i okrętem. Jak się tam dotarliśmy, już opowiem Maja. Wyspa Kuna Yala to jest 365 wysp małych i dużych. Możecie kojarzyć jedną z nich, ci, którzy są fanami Netflixa i Domu z papieru, bo na jednej z nich zamieszkali Rios i Tokio w takim rajskim miejscu, ale dotrzeć tam jest trudno, szczególnie do tych bardziej oddalonych. My, jak widzicie tutaj, musieliśmy trzymać w zębach folię, żeby nas nie opryskały fale Morza Karaibskiego. Płynęliśmy tam w jedną stronę motorówką, w drugą stronę lecieliśmy awionetką, która leciała nad dżunglą, gdzie nie było absolutnie nic. Było to obłędne wrażenie, bo nie było żadnych dróg, nawet nie było plaż, bo lasy na morzu na wyporastają wybrzeże, więc jest to miejsce turbo trudno dostępne. I część plaż wygląda tak, jak widzicie, piękne są, wyglądają tak, jakbyśmy chcieli sobie wyobrażać raj, tak jak chcemy wyobrażać sobie miejsce, gdzie mieszkał Robinson Crusoe, i gdzie myślimy, że chcielibyśmy spędzić resztę życia. I mieliśmy okazję w takich miejscach przebywać. Rzeczywiście jest to obłędne wrażenie, ale nie po to tam pojechaliśmy. Pojechaliśmy tam, jak już Szymon wspomniał, żeby poznać społeczność Kuna, pierwszą i jedyną w tej chwili autonomię w Ameryce Łacińskiej, i wyspy, gdzie mieszkają Kuna, wyglądają tak, jak teraz widzicie na zdjęciu, są tak jakby kawałkiem wyciętego miasta czy wsi wrzuconymi w morze. Nie ma tam ani kawałka piasku, ani plaży, a woda wokół jest tak zanieczyszczona, że na pewno nie chcielibyście się tam kąpać. Na wyspach jest mnóstwo dzieci i mnóstwo ludzi, jakby w dużym zagęszczeniu. Myślę, że pobiliśmy jakiś rekord w krążeniu dookoła wyspy i w tym, ile razy obeszliśmy, żeby mieć jakieś poczucie, że gdzieś się przemieszczamy, gdzieś się ruszamy, chociaż to jak nic przy tym, jak teraz jesteśmy w kwarantannie. Może dodam tylko, że ta wyprawa była dla nas szczególna, bo pierwszy raz pojechaliśmy na reporterską podróż z naszym synem, który ma niespełna 2 lata. No i dlatego też wybraliśmy społeczność, bo o wiele łatwiej się pracuje, gdy dookoła są dzieci, tak sądziliśmy. Można wtedy porozmawiać spokojnie, zrobić wywiad, natomiast jak się okazało, te dzieci krążyły za nami i za naszym synem permanentnie, co czasem pomagało, a czasem utrudniało w naszej pracy. Chcieliśmy wam powiedzieć dzisiaj, bo temat tej edycji to dom, jak wygląda taki dom zamieszkały przez rodzinę Kuna, więc jest tam bardzo dużo ludzi pod jednym dachem. Myślę, że nikt z nas nie doświadcza tego, co oni. Domy są najczęściej ustawione w takim rzędzie, że jest pierwsza chata, w której jest miejsce na spotkania z rodziną, na posiłki, w których przyjmuje się gości. Następna chata, w której jakby za nią, w której się śpi, gdzie są rozwieszone hamaki, ponieważ Kuna śpią w hamakach, i to był jeden z naszych też lęków i ciekawości, jak w hamaku będzie spał nasz syn. I całe szczęście w miejscu, w którym mieszkaliśmy, to miało łóżka, bo okazało się kiedy indziej, że w hamaku śpi fatalnie i w ogóle nic byśmy nie byli w stanie zrobić. Jak widzicie, jest właśnie bardzo dużo, rodziny są bardzo liczne, więc tych hamaków jest dużo. Za strefą hamakową jest strefa, powiedzmy, łazienkowa, jeśli ktoś mieszka akurat przy wybrzeżu. Na jednym ze zdjęć widzieliście, jak wygląda toaleta. A tutaj nie wiem, czy będzie głos, czy Kuba go może włączyć, czy nie. Ale jeśli nie, to powiem no teraz wam powiem. Po prostu pokazujemy wam dom, w którym spaliśmy na innej wyspie, właśnie w hamaku. To jest ta część sypialniana. W hamaków jest mnóstwo. My spaliśmy w przejściu i było nam dosyć niewygodnie, bo co ktoś przechodził, to jakby nas budził. Cały czas tutaj w jednym hamaku ktoś oglądał filmik, wiecie, o 12, w innym hamaku ktoś kichał, w trzecim hamaku ktoś chrapał, zaszczekał pies, uciszała go babcia, zamiałczał kot. Jeszcze byliśmy na wyspach w czasie rewolucji, czyli w czasie obchodów rewolucji, czyli tego czasu, który oni celebrują to 95-lecie swojej niepodległości. W związku z tym muza grała do nocy i od 6 rano. Ale pojechaliśmy na wyspę nie po to, żeby opowiedzieć o domu jako miejscu do mieszkania, ale o domu jako wyspie, jako czymś szerszym, jako też domu, który być może trzeba będzie opuścić, bo wyspy San Blas, zwane też Kuna Yala, od lat zmagają się z podnoszeniem się wód morza, w związku z czym katastrofa klimatyczna może tą społeczność dosięgnąć jako pierwszą. To bardzo ciekawy temat, bo udało nam się w trakcie rozmów z wieloma mieszkańcami trochę obalić tą tezę, tak forsowaną przez dziennikarzy, bo okazuje się, że owszem, Kuna zmagają się z podnoszeniem się wód. Sami zresztą doświadczyliśmy tego na własnej skórze, bo nie mogliśmy wrócić do Panamy, do Panama City ze względu właśnie na podwyższony stan wód. Ale okazało się, że Kuna Yala bardzo świetnie wykorzystują to marketingowo, nie tylko i też jeśli chodzi o dotacje, bo pod pretekstem podnoszenia się wód i katastrofy klimatycznej otrzymują dotacje na przeniesienie własnej wioski na ląd. A okazuje się, że wielu kunasów, którzy nie płacą podatków, bo są niezależni od Panamy, ma już drugi dom właśnie w Panama City albo gdzieś na lądzie, więc teraz dzięki katastrofie klimatycznej są w stanie wybudować sobie trzeci dom. Ale to jest prawda, która dotyczy tylko jednej wyspy, na której byliśmy, tej gdzie spaliśmy zresztą jedną noc właśnie w hamaku, która jest blisko portu, z którego codziennie wypływają dziesiątki turystów, żeby te piękne wyspy odwiedzać. Natomiast wyspa, na której mieszkaliśmy przez większość czasu i wiele społeczności Kuna żyje bardzo skromnie i ubogo. Jakby na przykład to, co łowią, można się to wydać ekscytujące, bo że możemy sobie wyobrazić, że jedzą homary codziennie na obiad, bo rzeczywiście każdy codziennie ojciec rodziny nie ma, że wypływa w morze i łowi homary, jednak robi to dlatego, żeby sprzedać te homary awionetkom, które przylatują i zabierają do Panamy. Sami jedzą bardzo skromnie jukę, jakiś takiego smażonego banana, czasami jakieś, nie wiem, mięso. Raz jedliśmy upolowaną na lądzie igłanę. Nie było to zbyt smaczne danie, ale jakby nie żyją skromnie i też w sklepie wszystko, co można kupić, jest bardzo drogie, bo musi tam zostać przywiezione, przetransportowane. Więc dla większości z nich rzeczywiście, jeśli tak będzie, że będą musieli się przenieść, to będzie duży dramat. Też ich życie w tej chwili toczy się wokół morza, wokół połowów. Zaledwie część pracuje na lądzie, gdzie płynie lub w przypadku naszej wyspy Playón Chico, zwanej też Ukupseni, przechodzi przez taki mostek, bo oni są blisko wybrzeża. Większość jednak żyje z połowów albo z obsługi turystów, jeśli mieszkają bliżej tego Puerto Carti, tego rejonu bardziej turystycznego. Ta społeczność, którą teraz widzicie na zdjęciach, to jest właśnie na Ukupseni, czyli najważniejszej wyspie w historii Kuna Yala, gdzie rozpoczęła się rewolucja, która dała później niepodległość. I akurat byliśmy w trakcie karnawału, kiedy ta niepodległość jest jakby świętowana. I bardzo ciekawa sprawa, przez tydzień albo ponad tydzień wszyscy się przebierają w narodowe stroje tradycyjne i odtwarzają wydarzenia sprzed 95 lat. Mieliśmy okazję uczestniczyć w tym codziennie, bo każde wydarzenie, czy tam jakaś bitwa, czy spotkanie dyplomatyczne jest odtwarzane o tej samej godzinie. Czasem strzelały fajerwerki, które emitowały broń palną na przykład o 2:00 w nocy. Było to niesamowite, zwłaszcza gdy wokół była cisza morza. Ale dzięki tym wydarzeniom poznaliśmy chyba historię Kuna Yala na własnej skórze i też mogliśmy w niej uczestniczyć, bo ja zostałem zaproszony, żeby odgrywać rolę amerykańskiego dyplomaty, który pomagał ludowi Kuna w zdobyciu niepodległości. I widzicie, te domy są bardzo blisko siebie, przyklejone do siebie niemalże. Na wyspie bardzo trudno o jakąś intymność, trudno w ogóle o samotność. Myślę, że oni naprawdę byliby dobrzy w odbywaniu kwarantanny, bo mają taką praktykę na co dzień przebywania ze sobą w dużym zagęszczeniu i właściwie w tym, żeby nie być w ciszy. Ja miałam taką myśl, że my marzymy o tym po bycie na tych wyspach, żeby wykąpać się w gorącej wodzie, bo chociaż wiadomo, że jak jest ciepło, to może tego bardzo nie potrzebujemy, ale jest takie poczucie, że jesteśmy bardziej czyści, żeby wyspać w wygodnym łóżku, wrócić może na chwilę do naszego domu, gdzie mamy to wszystko, chociaż on jest nieduży, ale jednak mamy taką przestrzeń odpowiednią dla nas. A potem sobie wyobraziłam, że taka rodzina Kuna jedzie teraz właśnie, nie wiem, do hotelu albo jedzie właśnie do takiego domu jak nasz i na pewno my nie mogliśmy zasnąć w tych domach, dlatego że właśnie było tak strasznie dużo hałasu i tyle innych odgłosów innych ludzi, a oni z pewnością nie mogliby tego zrobić właśnie dlatego, że była taka dojmująca cisza i nikt by nie chrapał, nikt by nie gadał, nikt by nie załatwiał jakichś nocnych spraw, nie wiem, nie uprawiał seksu, bo też przecież gdzieś go muszą w tej całej masie uprawiać, więc jakby jest to zupełnie odrębna też dom i to, jak ten dom, czym on dla nas jest, jak sobie go wyobrażamy dla ludzi, którzy mieszkają na wyspach, jest zupełnie czymś innym niż dla nas i myślę, że też nie odpowiada naszej intuicji, którą mamy, kiedy myślimy o ludach zamieszkujących wyspy, że oni są właśnie nieustannie wychillowani na plażach, wyluzowani, mogą sobie w każdej chwili jakby zażyć takiej rajskiej samotności. Ty byś jeszcze coś chciał dodać? Tutaj macie na zdjęciach kobiety Kuna, które nas fascynują i zachwycają. Ubierają się w tych bardziej oddalonych wyspach właśnie Ukupseni w sposób tradycyjny. Temat kobiet jest też bardzo ciekawy, bo w wielu publikacjach pojawia się temat matriarchatu jako cechy szczególnej tej społeczności. Natomiast ten matriarchat polega trochę na tym, że kobiety decydują o tym, jak wydać pieniądze i komu podać jedzenie w pierwszej kolejności. Najczęściej podają je mężczyznom jednak, ale długo zajmowaliśmy się tym tematem, rozmawiając z wieloma bohaterkami potencjalnymi i poznaliśmy też panią, która chciała być pierwszą jakby przewodniczącą rady w społeczności na wyspie Ukupseni. Jest to piękna historia o tym, że jakby nowe role w tradycyjnej bardzo społeczności są mile widziane i tym tematem zamierzamy się też zajmować w przyszłości. Mam wrażenie, że albo się zacięło, albo jakoś tam się zmieniła kolejność zdjęć i nie wiem, czy nas włączyło. Okej. Okej. Dobrze, tylko tak patrzę w dal na wyspę Ukupseni, a my chcieliśmy podziękować. Dziękujemy wam za dzisiaj i będziemy o tym miejscu opowiadać i pisać na pewno jeszcze dużo, bo jesteśmy pełni historii, więc jeśli was to ciekawi, to śledźcie nas na naszym blogu intoamericas.com i być może też na innych festiwalach, które organizuje Outriders na żywo, albo nie. Dziękujemy. Dziękujemy. Wróciliśmy. Wielka prośba od prowadzącego o przytulenie się celem poprawienia jakości kadru. O, tak, jakbyśmy znaleźli idealny. Moi drodzy, są pytania. Gdzie jest mój cudowny tutaj czasomierz? Jest. To może zaczniemy od takiego pytania, które jest bardzo tutaj związane z tym zdjęciem, które wstrzymałem. Cóż te kobiety mają na łydkach? Pyta Beata. Bada, mają takie coś, jakie mam tutaj, czyli koraliki. One się nazywają, uwaga, chakiras, czyli trochę jak Shakira. To jest tradycyjna biżuteria. Oplatają ją mniej więcej co miesiąc, sobie oplatają wokół łydek i wokół właśnie dłoni, tylko że przez całą dłoń, tak odtąd dotąd. Mają tutaj z koralików ułożone tradycyjne wzory. Często jest to taka odwrócona swastyka, którą widzieliście na flagach. No jest to jakby po prostu takie adorno, codzienna biżuteria, którą noszą cały czas i nie noszą. Szczególnie te kobiety, które ubierają się w sposób tradycyjny, bo nie wszystkie to jeszcze robią. Wstrzymuję czas. Słuchajcie, tu w ogóle komentarz, niezły spoiler, jeżeli ktoś dopiero zabiera się za dom z papieru. Uśmiech. Gładzą nam za to, ale też myśleliśmy o tym, żeby wspomnieć, że czwarty. Właściwie tak, no. Właściwie to zaraz sobie ma oglądać. Nie robimy konkurencji. Po 22. Ania Jadwiga Orzech. Pytanie z cyklu TOP 3. Pytanie do pary, która podróżuje z dzieckiem. Jak się podróżuje z moim dzieckiem w tak odległe strony? Bardzo zależy od dziecka. I od etapu rozwoju tego dziecka. Tak, mamy za sobą półroczną podróż do Hiszpanii samochodem, ze spaniem w samochodzie, nie zawsze w samochodzie. I to była jedna z bardziej traumatycznych naszych podróży, zwłaszcza pod jej koniec. Natomiast obecna nasza już zakończona podróż do Panamy przemknęła, jak nie wiem, i była wspaniała, bo Gutek miał już 1 rok, 9 miesięcy i dzięki temu razem z nami jakby odbierał tą rzeczywistość i miał dużo przyjemności z przebywania z ludźmi na wyspach i też z obserwowania ich jakby codziennych rytuałów, więc super sprawa i pierwsze słowo 3-sylabowe Gutka to Panama, więc polecamy. Panama, mama, można się pomylić, tak z reguły, ale rozumiem, że tak jest. Dobrze, przejrzę sobie tutaj pytanka, czekajcie, to sobie schowam, co tutaj się nowego pojawiło. Bo tutaj w ogóle w komentarzach trwa wielka dyskusja, kto co pije, więc muszę tutaj przeglądać i odcedzać. Nie pisz. Tak, tak, dokładnie. Słuchajcie, tutaj, jakie dalsze plany teraz? No nie, mieliśmy mnóstwo planów związanych z Panamą, ale właściwie to teraz nie wsunujemy żadnych planów z wiadomych powodów i będziemy się skupiać na tym, żeby opracować ten materiał, który przywieźliśmy, robić dobry research do innych projektów, które mamy w głowie, ale na razie nie ma sensu o nich mówić, bo nie wiadomo kiedy i czy one się zrealizują. A to są projekty, rozumiem, związane z waszym terytorium, czy już kminicie sobie jakiś plan B? One są związane z naszym terytorium, a Szymon też, jak może część osób wie, wygrał konkurs na książkę reporterską na początku tego roku, który zakładał podróż na wszystkie kontynenty, więc na razie może sobie tylko robić research. Więc ja właśnie researchuję bardzo namiętnie i trwa u nas przepychanka, kto będzie teraz w sypialni, w której mamy stanowisko do pracy. Bardzo higieniczne. I pozostaje nam research internetowy. Mamy tutaj pytanie od Martyny Kliks. Uwaga, czekajcie, ja muszę wstrzymać stoper, bo tutaj nowe funkcje grywalizacyjne. O, wróć. Co tu się dzieje teraz? O, dużo uwagi poświęciliście sypialniom, co nie umknęło uwagi naszym widzom. Czy to według was serce domu? Co z kuchnią, co z salonem? To jest, uwaga, pytanie podchwytliwe. Bardzo podchwytliwe, natomiast w społeczności Kuna Yala sypialnia znajduje się też w kuchni i w łazience, więc jakby jest permanentnym stanem każdego domu i my akurat spaliśmy w przedpokoju, jak to można nazwać. Nie, w tej części sypialnianej spaliśmy. Która była też blisko kuchni. No wiadomo, no bo musi być obok czegoś. Może no nawet ty o sypialniach, bo... Może wywarło na nas największe jakby wrażenie, to jakby jak wygląda noc i jak wyobrażamy sobie noc tutaj, bo jednak wiecie, kuchnia wygląda w miarę podobnie, jest stół, wokół którego się je, co zaskakujące, nie ma stołu dużego, mimo że rodziny są liczne, jest po 7-8 dzieci, tylko jest mały stół, przy którym się ludzie zmieniają, dlatego ta kolejność tego, kto je, nie jest aż taka znowu bez sensu, czyli decydowanie o tym. Natomiast większość życia się toczy w ogóle na zewnątrz. Poza domem tak naprawdę. Oni cały dzień spędzają na zewnątrz, dzieci się bawią. Jak na przykład my wychodziliśmy codziennie z naszego małego domku, to zaraz obsługiwało nas 20 dzieci i na pytanie, na przykład jak my się pytaliśmy, gdzie idziecie, to oni mówią tam, gdzie wy. No i jakby spędzaliśmy cały dzień razem. Super, słuchajcie moi drodzy, czas dobiegł końca. Bardzo wam dziękuję dzisiaj za dołączenie do naszego Czekajcie, gdzie tu się chowa komentarz? Ja tu mam taki guzik, hide comment. I schowało się, świetnie. Więc jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Życzę powodzenia w tych snuciu dalszych planów. Mam nadzieję, że nasze drogi się znów przetną. Jeśli ktoś chce czytać sobie artykuł Mai, to jest na Outridersach, tak, żeby takie cross-promotion było. W ramach dziennikarstwa rozwiązań mieliśmy okazję współpracy. Zupełnie inny temat, zupełnie inny temat, ale zapraszam. Być może coś jeszcze więcej z tej współpracy wyjdzie. Jak będziecie u nas, ten dziennikarstwo rozwiązań polecam, albo wpisać w Google dziennikarstwo rozwiązań i się pojawi. Dobrej nocy wam życzę, dalszego snucia planów odnośnie tych wątków sypialnianych oraz tych związanych z winem. Cześć. Dziękujemy, cześć.